Trudno jest wygłosić komentarz do długiego i rozległego wykładu, bardzo treściwego. I widziałem, że kontrakt dotyczący poligonu Molino przewidywał też dostawy amunicji przyjaznej dla środowiska, bo to by znaczyło, można by z tego wywnioskować, że Niemcy zakładają, że ta amunicja będzie użyta na ich terytorium. No bo... Zacznę od tej końcowej kwestii, mianowicie manewru Zachód. Już nawet nazwa jest taka, która przypomina manewry, duże manewry z lat 81-82. Jak można, co można rozumieć pod pojęciem doktryna wojskowa? Wykładowca przyjął i jest to całkowicie zasadne i zrozumiałe. Takie rozumienie tego pojęcia, czy tej kategorii, które w zasadzie jest tożsame ze strategią w szerokim tego słowa znaczeniu, także strategią polityczną. W bardzo wąskim znaczeniu bym rozumiał doktrynę wojskową w taki oto sposób, że jest to pewien sposób myślenia, czy pewna koncepcja, która niekoniecznie musi być wyrażona w sposób jawny i sposób zwarty, która to koncepcja odpowiada na pytanie, jaka będzie przyszła wojna, albo do jakiej wojny się dany kraj przygotowuje. Czyli to jest to sposób myślenia, który ma opisywać stawiane sobie cele i operacjonalizację tych celów w takiej to postaci, że zakłada się określoną strukturę sił zbrojnych, określony typ wyposażenia, przeprowadzenie określonego typu manewrów i tak dalej. Dokument pod tytułem Doktryna Wojenna ma pewien związek z tak rozumianą doktryną wojenną, aczkolwiek nieścisły i niebezpośredni, ponieważ i to dotyczy doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej. Jest to dokument normatywny, który określa pewne generalne zasady polityki rządu czy władz państwowych w zakresie bezpieczeństwa i może stanowić podstawę, na którą można się powoływać przy szeregu decyzji i tak dalej. Związek Sowiecki nie miał doktryny wojennej, ale do wojny się szykował i wojny prowadził, więc nie jest, posiadanie dokumentu pod tytułem doktryna wojenna nie jest konieczne. I oczywiście nie należy tego dokumentu lekceważyć, ale też wydaje mi się, że sprawą zasadniczą byłoby się pytanie o ową faktyczną, nazwijmy tą materialną doktrynę wojenną, która no jest często ukryta, nie jest jawnie deklarowana. No raczej państwa nie deklarują, że na kogo napadną. Albo niekoniecznie to deklaruje, prawda? Manewry, o których mówił Andrzej Nowak, no przypominają jako żywo manewry z lat 81-82, wiązane na ogół w literaturze z takim pojęciem doktryna Ogarkowa, która nigdy i nigdzie nie została wyłożona. Nie ma referatu, czy dokumentu, w którym jest ona opisana. Marszałka Ogarkowa, szefa sztabu generalnego. Ale treść tej doktryny odczytuje się z pewnych działań. No na przykład manewry przeprowadzane na terenie PRL-u i wokół PRL-u w 81 roku no, zawierały takie elementy, jak na przykład desant dużej ilości oddziałów specjalnego znaczenia na poligonie Borne-Sulinowo, desantowanie dywizji powietrzno-desantowej w pobliżu Mińska, ale białoruskiego i prowadzenie na szeroką skalę działań dezinformacyjnych i dywersyjnych. No i wychodząc z tych faktów, można rekonstruować ową doktrynę Ogarkowa, że jej celem było przeprowadzenie
błyskawicznej operacji wojskowej, konwencjonalnej, ograniczonej na obszarze tylko do kontynentu europejskiego, przy założeniu, że istnieje korzystna koniunktura międzynarodowa, dzięki której nie nastąpi wciągnięcie Stanów Zjednoczonych w konflikt zbrojny na kontynencie europejskim. Tak? I potem dalszą kontynuacją przygotowań do realizacji doktryny Ogarkowa były duże ćwiczenia w 1982 roku w basenie Morza Czarnego i wtedy ćwiczono z kolei desant morski. Czyli tutaj ćwiczono tego typu działania. Tak, cel i sposób sformułowania tej doktryny jest, jeśli moja interpretacja, ona jest często spotykana w literaturze, jest poprawna, jest jasne, do czego się Związek Sowiecki wtedy przygotowuje. Nie do konfliktu globalnego. Generalne założenie tej doktryny jest, można odczytać w ten sposób, jeśli nie teraz, to kiedy? Teraz możemy uderzyć. Jest jakiś odcinek czasu, w której istnieje korzystna sytuacja i należy go wykorzystać. Konflikty wewnętrzne w Moskwie czy inne przyczyny przesądziły o tym, że ona nie została zrealizowana. To oczywiście implikowało określone sformułowanie określonych celów politycznych, tak? Zaatakowanie zachodniej Europy kiedy? Na początku lat 80., czy na przełomie lat 70. i 80. Tutaj już jest ściśle treść polityczna i być może to przesądziło o tym, że marszałków odsunięto od władzy. Ponieważ przynajmniej część sowieckiego kierownictwa nie była zainteresowana w tym czasie podjęciem takiego konfliktu zbrojnego. No i prawdę powiedziawszy, jeśli by tak zarysowano sposób rozumowania przenieść na doktrynę wojenną Federacji Rosyjskiej, tę materialną, czyli niekoniecznie tę wyrażoną w dokumencie pod tytułem doktryna wojenna, no to by się należało spytać, co wynika na przykład z wojny w Gruzji, czy wojny z Gruzją, co wynika z tych manewrów dla naszego rozumowania, czy naszej analizy owej doktryny wojennej, do jakiej wojny się Rosja szykuje? Ze Stanami Zjednoczonymi? Szykuje się do wojny, w wyniku której zostanie opanowana część Europy, czy cały kontynent, czy też szykuje się do wojen lokalnych? Odpowiedź profesora Nowaka jest taka, że jeśli ja dobrze zrozumiałem, że Rosja raczej nie szykuje się do dużego konfliktu zbrojnego, tylko zmierza do rozstrzygnięcia rywalizacji na swoją korzyść przy pomocy innych środków niż środki zbrojne. No więc w tym sensie nie mówimy o doktrynie wojennej, tylko o chyba doktrynie politycznej. Bo treść tej faktycznej, materialnej doktryny wojennej, no należałoby wyczytać, nie wiem, z polityki uzbrojenia, z zamówień, jakie są przeprowadzane z reform organizacyjnych wewnątrz sił zbrojnych, znaczy zmiany struktury sił zbrojnych, przejście systemu armijnego i dywizyjnego na inną strukturę brygadową, która raczej zakłada chyba użycie sił zbrojnych w konfliktach lokalnych, albo w każdym razie w konfliktach rozproszonych. Tak przynajmniej mnie się wydaje. O czym powinna przesądzać doktryna wojenna, powtarzam, ta doktryna materialna? To jakich konfliktów zbrojnych się państwo przygotowuje? Jakie gromadzi siły i środki do przeprowadzenia tych konfliktów? Jakich, czyli na przykład jak długich? Czy Federacja Rosyjska przygotowuje się do wojny pięciodniowej, czy dwutygodniowej? To są ważne decyzje. Zupełnie inne zasoby materialne trzeba gromadzić do prowadzenia
takich różnych konfliktów. Czy Federacja Rosyjska przygotowuje się do przeprowadzenia jednej wojny lokalnej, czy na przykład przygotowuje się do prowadzenia kilku równoległych konfliktów regionalnych? Gdy na takie pytania odpowiemy, to można powiedzieć, że opisaliśmy doktrynę wojenną tego państwa. Jeśli na to pytanie nie odpowiadamy, no to mówimy troszeczkę o czymś innym niż o doktrynie wojennej. Tak przynajmniej mnie się wydaje, że w ten sposób chyba by problem należało formułować. Jeśli Państwo pozwolicie, jeszcze sformułuję parę szczegółowych uwag na marginesie wykładu i jedną na koniec bardziej generalnego i zasadniczego znaczenia. Wspomniałeś o książce Golicyna, która jest oczywiście książką bardzo ważną i no, prowokuje do myślenia i stawia nas przed dosyć trudnym problemem. Ale mówiąc o tej książce, wydaje mi się, że warto pamiętać o sprawie dosyć istotnej, jak ona powstała i gdzie. Informacje na ten temat znajdziemy we wstępie tej książki. Tak? Pierwszą wersję książki autor napisał, oczywiście już będąc w Stanach Zjednoczonych, i przekazał do recenzji swoim opiekunom. Opiekunowie zgłosili szereg uwag i zaproponowali istotne korekty w tej książce, które zostały przez autora uwzględnione, jak przynajmniej deklaruje we wstępie. W związku z tym ta książka no, wyraża pewien obraz sytuacji, no, który nie jest oryginalnym obrazem sytuacji KGB-owskiej, tylko jest jakimś wspólnym produktem Golicyna i CIA, tak? Bo zakładam, że ta służba się nim opiekowała. I tutaj jest oczywiście pytanie interpretacyjne, w związku z tym, czyja wiedza jest tam przekazana w tej książce. Nie umiem tego problemu rozstrzygnąć. Czy to jest opis sytuacji, czyja to jest prognoza. W jakimś sensie na pewno jest to relacja o sposobie myślenia w kierownictwie sowieckim, ale nie można przyjąć generalnego założenia, że tylko i wyłącznie. Gdy mówiłeś o podmiocie formułującym doktrynę wojenną, przeprowadziłeś tą analizę, kto formułuje doktrynę wojenną. Dziękuję, że wspomniałeś moją książkę i książkę Maszyn-Gessen. Jest to książka rzeczywiście bardzo ważna. Wydaje mi się, że warto wspomnieć o trzeciej książce Felsztyńskiego i Prybyłowskiego, Korporacja Zabójców. Polskie tłumaczenie tej książki jest pod takim tytułem, angielska wersja tej książki jest chyba pod tytułem Wiek Zabójców, jeśli dokładnie pamiętam, one się trochę różnią pomiędzy sobą, te wersje. A tam jest ta książka w niektórych swoich fragmentach dotyczy tego problemu, pozycji i roli KGB w Rosji dzisiejszej. No i można by chyba zaryzykować taką tezę, że rzeczywiście to jest w historii Rosji unikalna sytuacja, że po pierwsze tak wąska grupa przejęła władzę, chyba poza może okresem popiotrowym nigdy chyba tak nie było w dziejach Imperium Rosyjskiego, że tak wąska była grupa rządząca i tak monolityczna, znaczy tak rekrutowała się z tak wąskiego kręgu osób, bo to jeszcze można by zawężać, jeśli by tam wydzielać ilu jest w tej elicie rządzącej funkcjonariuszy z zarządu leningradzkiego, tak? I KGB i tak dalej. Ale w tej książce jest, wydaje mi się, taka teza, ona może nie jest jasno sformułowana, ale wydaje mi się zarysowana, bardzo interesująca i ważna. Mianowicie autorzy sugerują, że w Związku Sowieckim władze sprawowały dwie instytucje.
Oczywiście nie partia komunistyczna, tak? Tylko kierownictwo partii komunistycznej, też nomenklatura, aparat partyjny i służby specjalne. I między nimi istniała jakaś dziwna relacja, prowadząca czasami do powstawania jakiegoś systemu równowagi. Natomiast relacja, która przez kilka dziesięcioleci jak się na zewnątrz wyrażała, tak? To znaczy kto rozstrzygał konflikt polityczny w kierownictwie partyjnym, tak? Służby specjalne. Kto był za to karany? Służby specjalne. Czyli to jest taka dosyć dziwna relacja i oni taką tezę stawiają, która oczywiście modyfikuje nas sposób myślenia o tym systemie. Nie wiem, czy nie zasługuje ta hipoteza na jakby poważniejsze potraktowanie i bardziej poważną analizę. I wtedy bardziej jasno i karownie by stanął problem roli miejsca armii w tym systemie. Rzeczywiście armia jest generalnie rzecz biorąc w systemie sowieckim trzymana z dala od polityki. Poza nielicznymi, bardzo nielicznymi sytuacjami, gdy jest wciągana do konfliktu politycznego. A o specyficznej pozycji armii świadczy jedna prosta informacja. Tak? Armia nie ma swojego zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Tym się zajmują tylko i wyłącznie służby cywilne. Co jasno informuje, jak jest rozumiana rola i miejsce i pozycja armii w tym systemie. I teraz kryzys i upadek Związku Sowieckiego, co jemu towarzyszy? No próba wtargnięcia przez siły zbrojne, no ale może nie po prostu siły zbrojne, ale generalicje do polityki. I chyba można zaryzykować taką tezę, że w cieniu różnych kryzysów i konfliktów politycznych, personalnych, rozgrywa się taki, powiedzmy, cichy dramat, polegający na tym, jak nie dopuścić do tego, żeby generałowie doszli do władzy. I to może tłumaczyć, dlaczego właśnie Putin. Musiał powstać jakiś konsens w tych grupach rządzących, który owocował właśnie takim rozstrzygnięciem. I proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w pierwszych miesiącach, czy nawet latach, rok, dwóch latach po objęciu urzędu prezydenckiego przez Putina. Konsekwencje odsyła w stan spoczynku dowódców z Czeczenii. Trzeba ich odsunąć. Jakby jasne jest, gdzie istnieje potencjalne kadrowe i personalne, polityczne zagrożenie dla władzy Putina. Nie wiem, czy ta kwestia została, powiedzmy, w Rosji rozstrzygnięta, ale przypomnę Twoją uwagę, że celem doktryny wojennej jest właśnie rozstrzygnięcie tego problemu, tak? To znaczy, no i warto by przy analizie tej doktryny wojennej o tym pamiętać. Wspomniałeś słowa Stalina o tym, że... Putina. Że atak na Finlandię był słuszny i uzasadniony. No to by... Nie miał wyjścia. To by potwierdzało taką tezę, że no Rosjanie, no, ludzie rządzący Rosją, nie wyciągają wniosków z historii. No wojna w Finlandii, no, została wygrana, bo nie mogła nie być wygrana. Tak? To jakby wynikało z sytuacji międzynarodowej i z potencjału, z porównania potencjału. Ale ona pokazała ogromne słabości Armii Czerwonej.
to można ten problem analizować. I zupełnie, wydaje mi się, że zupełnie podobnie można analizować wojnę z Gruzją. No jest, przebieg tego konfliktu zbrojnego nie jest do końca jasny i w pełni, znaczy jakby dobrze i adekwatnie opisany w przekazach publicznych. Można powiedzieć, że ten konflikt był rozstrzygnięty już wtedy, gdy Rosjanie na forum międzynarodowym w kontaktach ze swoimi partnerami z NATO awizowali możliwość takiego konfliktu i w zasadzie uzyskali milczącą akceptację i w tym momencie była kwestia już, można powiedzieć, jasna. On był rozstrzygnięty na mocy porównania potencjałów. No ale warto pamiętać sobie o pewnej wystawie, która po tej wojnie została w Moskwie zorganizowana. Jeśli się nie mylę, ona była na terenie wystawy osiągnięć gospodarki narodowej. I tam zostały przedstawione rzeczy zdobyczne. I publiczność rosyjska obejrzała rzeczy wstrząsające. Na przykład jak wyglądało indywidualne wyposażenie żołnierza armii gruzińskiej. I jeśli chodzi o umundurowanie, o zabezpieczenie, ale i tego typu na przykład środki jak pakiety żywnościowe. A produkcji tureckiej bądź izraelskiej, jeśli się nie ma. Jak wyglądało wyposażenie w środki łączności na najniższym szczeblu, na poziomie dowódców drużyn. Ta wojna pokazała ogromne różnice pomiędzy tą maleńką armią, ale rzeczywiście zaopatrywaną, szkoloną przez kraje większe i dysponujące dużym potencjałem, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, ale na przykład co ta wojna jeszcze pokazała? Jakimi środkami nawigacji satelitarnej posługiwała się armia rosyjska? No nie GLONASS-em przecież jasno. Posługiwała się GPS-em amerykańskim. I w pierwszych godzinach konfliktu posługiwała się, powiedzmy, no, tym profesjonalnym wojskowym. Dopiero potem Amerykanie wyłączyli i zmusili ich do używania GPS-u turystycznego. Mówię o tym dlatego, żeby przejść do kwestii, mi się wydaje, zasadniczej i podstawowej. Obraz zarysowany w wykładzie jest obrazem kraju ambitnego, agresywnego, ale jednocześnie kraju, który, no co, swoje cele, swoją politykę, no, czy w ogóle, ale także i politykę w sferze bezpieczeństwa formuje jakby w oparciu o własne ambicje. I polityka zagraniczna jest tylko projekcją ambicji, no, zderzających się z możliwościami. Poddaję pod rozwagę inny sposób spojrzenia na politykę rosyjską. On by polegał na tym, że generalnie rzecz biorąc, władze Rosji stawiają sobie takie cele, jakie mogą osiągnąć. No, w formie pewnego skrótu myślowego wyłącznie powiem na takie cele, na jakie w tej polityce inni pozwalają. O. Tak jak było z wojną w Gruzji. Czy jest rzeczywiście tak, że polityka rosyjska polega na dzieleniu Zachodu, skłócaniu Zachodu, czy też polega na korzystaniu z faktycznego podziału Zachodu i z faktycznego skłócenia Zachodu.
Czy nie jest jednak przesadnym błędem przypisanie polityce rosyjskiej takiej, jakby powiedzieć, totalnej inicjatywności we wszystkim, a nie uwzględnienie tego faktu, że ona działa w ramach pewnego układu? I w ramach tego układu jest albo inspirowana, albo skłaniana do pewnych działań. Tak było często w przeszłości. Można by na ten temat mówić, ale to jest inny problem. W swoim wykładzie sformułowałeś taką, powiedzmy, zaproponowałeś pewien sposób odczytania podstawowej maksymy rosyjskiej polityki zagranicznej, że liczy się tylko siła. Ja bym zaproponował inny sposób spojrzenia. Z kim przeciwko komu? I generalnie odpowiedź jest zawsze ta sama. Z silniejszym przeciwko słabszemu. Na czym polega problem? A kto jest silniejszy w danym momencie? Że jest to problem, no widzę pakt Ribbentrop-Mołotow. No i powiedzmy, ideologowie putinizmu mówią, że to była świetna decyzja. Doskonała, Stalin miał rację. Nie wyciągają wniosku z historii, bo był fundamentalny błąd, tak? Był gotów pójść ze słabszym przeciwko silniejszym. Źle została rozpoznana sytuacja. I wydaje mi się, że i dzisiaj chyba tę zasadę, czy to pytanie trzeba formułować. Z kim Rosja jest gotowa iść i przeciwko komu? To znaczy, w jaki sojusz jest się gotowa wmontować i kogo uważa za słabszego i tego do pokonania w sojuszu z silniejszym. Albo być może Rosja na to pytanie nie ma w tej chwili odpowiedzi, szuka i w związku z tym no, podejmuje takie działania, jakie podejmuje, które oznaczają brak rozstrzygnięcia tego dylematu, ponieważ nie wiadomo, kto w układzie międzynarodowym jest w tej chwili silniejszy. Przepraszam, może mój komentarz jest zbyt lapidarny w stosunku do zawartości treściowej wykładu i rozległości tego wykładu, no ale chcę Państwu pozostawić czas dyskusję i spory. Dziękuję bardzo. Pytanie do profesora Nowaka. Czy przed dyskusją chciałbyś jeszcze skomentować komentarz Włodka? Ja zawsze staram się słuchać profesora Marciniaka. Do tego się ograniczę. Prawda, jak zawsze skorzystałem. Ale no pewnie myślę, że nie ma wielkiej różnicy w gruncie rzeczy między twoją propozycją interpretacyjną a moją. One się mogą zbliżyć w każdym razie do siebie. Bo siła jest gdzieś jakimś elementem też twojego kluczowego pytania sens czy kierunek rosyjskich wyborów w polityce międzynarodowej czy zewnętrznej. I może na tym poprzestanę rzeczywiście, żeby nie zabierać czasu, ale naprawdę bardzo dziękuję. Mamy czas do 20. Proszę o pytania. Proszę bardzo. Mam pytanie do pana Nowaka o cele zewnętrznej polityki Rosji, to znaczy jakie cele sobie pana zdaniem ta polityka zarówno wojenna, jak i inna stawia sobie. Kiedyś Rosja komunistyczna, czy tam Związek Komunistyczny stawiał sobie za cel podporządkowanie całego świata. W tej chwili wydaje mi się, że ta mocarstwowość Rosji, Federacji Rosyjskiej jest już tylko regionalna. Trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja obecna Putina była w stanie podbić świat.
wyrosła nowa potęga gospodarcza, jaką są Chiny, której pan tutaj nie uwzględnił w swojej prognozie. Jak to wydaje mi się, że Chiny wypierają Rosję ze wschodu, one jakby wypychają Rosję na zachód w kierunku ekspansji, wyznaczając. Powiedział pan, że celem Rosji putinowskiej są opanowanie pewnych regionów Europy i Azji, całej Azji. Jak to się wygląda? Chiny chyba nie pozwolą na to, żeby Rosja w kierunku południowym i wschodnim rozszerzała swoją ekspansję. Odnośnie strategii wojennej i tych sił zbrojnych, o których pan mówił, w obecnych czasach, zwłaszcza Friedman to opisuje w wojnie w następnym stuleciu, dominującym będzie strategia, która pozwoli zachowanie kontroli nad szlakami komunikacyjnymi. Strefa Pacyfiku i naziemne siły morskie wyznaczają pozycję mocarstwową danego państwa. Okręty podwodne są tylko bronią odstraszającą, natomiast nie pozwalają kontrolować tego wszystkiego. I na ostatek pytanie o islam i jak się tutaj polityka rosyjska wobec tych krajów toczy, wspieranie Iranu przy jednoczesnych problemach wewnętrznych z islamem, jak oni sobie to wyobrażają, pana zdaniem. Dziękuję. Czy chcecie odpowiadać na każde pytanie, czy jakieś trzy zbierzemy? No, chętnie bym zebrał więcej, ale te są o tak dużej skali, że... Znaczy już były trzy. Tak, i były trzy. Przepraszam. Tylko każde z nich to jest niezmiernie szerokie. Nie mówiłem o Chinach, bardzo słuszna uwaga, dlatego że doktryna wojenna, tak jak ja ją w swojej interpretacji rozumiałem, nawiązuje do oficjalnych dokumentów na ten temat. W dokumentach wydanych przez prezydenta Jelcyna, prezydenta Putina i prezydenta Miedwiediewa nie ma właściwie aluzji do Chin jako problemu militarnego dla Rosji, choć patrząc z punktu widzenia zaproponowanego przez profesora Marciniaka, czyli analizy manewrów, były, ale chyba tylko raz, wydaje mi się, nie wiem, czy one były powtarzane, manewry, w których wojsko rosyjskie ćwiczyło no takie w krajobrazie pustynnym długie marsze, prawda, na długi dystans, więc to no, jednoznacznie wskazywało kierunek operacji wojennych, ale one chyba nie są powtarzane, ja nie wiem, może się mylę, no w każdym razie były takie ćwiczenia na pewno w ostatnich paru latach, ale one nie są tak mocno i tak systematycznie akcentowane jak te inne ćwiczenia, o których mówiłem i mówił profesor Marciniak, czyli ćwiczenia zwrócone no, w odwrotną stronę niż ku Chinom. Raczej występuje na razie wyraźna sugestia po stronie kierownictwa rosyjskiego, nie negowana, nie kontestowana przez kierownictwo chińskie, że występuje pewna symbioza tutaj, pewna na tym etapie, o tak bym powiedział, wspólnota interesów, których wspólny wróg definiuje zbliżenie raczej niż wrogość, wspólny wróg, którym są Stany Zjednoczone. Oczywiście w dłuższej perspektywie czasu myślę, że i Putin, i strategzy rosyjscy, zwłaszcza przeciętni Rosjanie, zdają sobie sprawę z tego faktu, że Daleki Wschód jest nie do utrzymania, to znaczy tam Chińczycy wrócą i chyba no, nikt realnie w długiej perspektywie nie wyobraża sobie szansy wygrania tej rywalizacji. No ale pytanie, czy taka Rosja okrojona tam powiedzmy o 2,5 miliona kilometrów kwadratowych, czy ona zmienia zasadniczo swoje miejsce na mapie świata? Może nie aż tak, no, traci dostęp do Oceanu Spokojnego, to jest różnica, ale wciąż jest dużym krajem i może być krajem, no takim marchią zachodnią Chin, prawda, może być czymś takim. I to na pewno jest bardzo, bardzo poważny problem dla Rosji. Ale na razie w tej krótkodystansowej perspektywie do 2020 roku na pewno nie zakłada się wojny z Chinami. Tak mi się wydaje, poważnie nie zakłada się tutaj konfliktu militarnego. Odwrotnie, zakłada się współpracę i deklaruje się wielokrotnie tę współpracę w dwustronnych relacjach. No Rosja wciąż dostarcza broni, to bardzo, powiedziałbym, zaawansowaną broń Chin. Chociaż Chińczycy już sami są na takim poziomie, że już niedługo być może nie będą potrzebowali tej pomoc. Natomiast jeśli idzie o islam, to tym bardziej dziękuję przypomnienie, bo to jest problem wskazywany, pośrednio oczywiście tylko i najdelikatniej jak można, w doktrynach, znaczy w kolejnych wcieleniach doktryny.
jako problem utrzymania spoistości etnoreligijnej państwa rosyjskiego. Coraz mocniej się to akcentuje, że to jest najważniejsze, utrzymanie pokoju wewnątrz Rosji, bo to jest problem numer jeden dla Rosji. Nie za granicę, tylko to, co się w Rosji będzie działo. Że w Rosji odnawia się problem, który był problemem fatalnym dla Związku Sowieckiego, to znaczy za lat 30-40 będzie większość muzułmańska w tym kraju. Prawda? Oczywiście kształt, charakter tego islamu nie musi być taki jak powiedzmy w Teheranie czy gdzieś, ale czy w Arabii Saudyjskiej skądinąd. No ale jest to problem dla spoistości. No już te wewnętrzne wojny kibiców, w których czy skrajna prawica podkreślająca rasistowskie hasła, znajdująca poparcie części kół bezpieczeństwa, no taka była banda białych wilków, która zabijała w Rosji w biały dzień ludzi przez kilka lat z poparciem MSW bezkarnie. No, tych, którzy mieli ciemny kolor skóry, powiedziałbym, wyglądali na przybyszów za Kaukazią czy z Azji Środkowej. No to pokazuje, że problem jest duży. Natomiast w relacjach zewnętrznych, dramatycznie trudne dla Rosji, natomiast w relacjach zewnętrznych, no to jest problem, który dzisiaj się toczy, dotyczy Syrii. Jak na to spojrzeć? Dla Rosji chyba najlepsza byłaby Syria taka, jaka jest. Syria przejęta przez Iran, czyli po wygraniu tej wojny przez opozycjonistów Asada. No nie wiem, to jest bardzo dużo zmiennych tam występuje dla Rosji. Bardzo ważne jest utrzymanie Syrii także ze względu, który dotyczy pana trzeciego jakby pytania, czyli obecności na morzach. Syria jest jedynym miejscem, które daje Rosji bazę na Morzu Śródziemnym, bo bazy, no jedynym. Nie, ale to jest tylko lokalne, nie jest to już globalne baza. No nie, ale jest to wyjście na Morze Śródziemne. Morze Śródziemne to już jest akwen bardzo ważny strategicznie, ciepły, poszerzający sferę wpływów Rosji. Utrata tej bazy w Tartusie, czyli w Syrii, no niezmiernie ogranicza Rosję pod tym względem, bo jest zamknięta w puszce Morza Czarnego, jak była od wieków, i to jest problem dla strategii rosyjskiej obecności na ciepłych morzach. Więc dlatego Syria jest bardzo ważna i Rosja w ostatnim czasie niezmiernie stara się mocno akcentować te ambicje właśnie, o których pan mówił, ambicje bycia obecną na morzach światowych. Zadeklarowana została w ostatnich miesiącach przez Rosję decyzja o budowie trwałej, stałej eskadry na Morzu Śródziemnym, tam złożonej, nie wiem, z 6 czy 8 okrętów, że na stałe będzie tak jak amerykańska 6. flota. I pojawiły się nawet sugestie, że na Oceanie Indyjskim gdzieś będzie taka flota, no tylko na Oceanie Indyjskim nie ma bazy stałej, to jest problem, więc jakby czynniki wojskowe się dystansują od tego, że to jeszcze nie, może nie teraz. To jest takie, tu by polegała być może różnica akcentów między mną a profesorem Marciniakiem. Ja uważam, że duża część doktryny wojennej, deklaracji, manewrów ma charakter także PR-owski, że tak powiem. To znaczy jest elementem nie ćwiczenia tylko, sprawdzania własnej polityki, ale wpływania na innych przez puszenie się, prawda? No stara, powiedziałbym, taktyka w walce o przetrwanie w naturze, prawda? Przybieramy różne wojownicze barwy, żeby nas się inni przestraszyli i podkuliwszy ogon uciekli z placu boju albo poddali się nam. Więc myślę, że to chwalenie się przez Rosję na wyrost, na pewno ponad jej możliwości, właśnie tą ilością okrętów na Morzu Śródziemnym czy jakimiś planami na Oceanie Indyjskim, jest elementem tego samego zjawiska, takiego właśnie chwalenia się na wyrost. Zobaczymy, może ktoś się przestraszy. Ale to Rosja naprawdę ma ogromne powody do strachu w związku z sąsiedztwem wzdłuż całej niemal swojej południowej granicy ze światem islamu, który rośnie w siłę demograficzną w postępie geometrycznym, a w siłę polityczną no także rośnie znacznie szybciej niż możliwości Rosji. Więc widzę to jako pole gigantycznych problemów dla Rosji, które Rosja doraźnie próbuje manipulować wśród nich, ale myślę, że możemy tutaj tylko współczuć Rosjanom, bo ich to dosięgnie być może szybciej niż nas.
No, ale zanim ich dosięgnie, no nas załatwią, prawda? Na pewno będą chcieli, dlatego pchają się na zachód. Dobrze. Dlatego pchają ja się na zachód. Coś o jedną rzecz zapytać. Chwileczkę. Ale ja już muszę do autobusu. Chwileczkę. Jeszcze profesor Marciniak. O, przepraszam. Najmocniej przepraszam. Porównania do świata przyrody są wdzięczne w naukach społecznych. Często stosowane, ale tak sobie skojarzyłem, że zwierzęta puszczą się w dwóch celach, żeby odstraszać i żeby zdobywać względy. Pokazuje się, że to jest osobnik, który zasługuje na zaproszenie do pewnej formy kooperacji. Ja specjalnie nie wymieniłem nazwy Chiny. Aczkolwiek przynajmniej końcowa część mojego wystąpienia w tym kierunku zmierzała. Chiny przeprowadziły kilka lat temu największe w historii chińskiej armii ludowej manewry. Chiny przeprowadziły największe w historii swojej armii manewry lądowe na pograniczu z Rosją i Mongolią. I oczywiście ćwiczenie wielkich operacji sił lądowych nie jest formą przygotowywania się do desantu na Tajwanie czy do operacji na Półwyspie Koreańskim, tylko jest przygotowywaniem się, rzecz jasna, do działań zbrojnych w krajobrazie stepowym na pograniczu tajgi. No, w takich warunkach ćwiczyła armia chińska. Po wojnie z Gruzją niedługo odbyło się spotkanie na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. No, jest to struktura kiedyś luźna, powołana z inicjatywy Rosji, Chin oraz z udziałem krajów Azji Centralnej, która generalnie zajmuje się różnymi formami współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej itd. W czasie tego posiedzenia Rosja chyba nie została potępiona za atak na Gruzję, natomiast deklaracja końcowa zawierała poparcie dla zasady nienaruszalności terytorialnej państw. I to spotkanie zakończyło się konkluzją, że należy podjąć działania w celu wypracowania jakiejś koncepcji bezpieczeństwa regionalnego w Azji Centralnej z udziałem Rosji i Chin. Sprawa jest w miarę jasna, jaka jest efekt zwycięskiej wojny. To tyle, nie będę rozwijał. Ja nie zamierzałam zabierać głosu, bo się na tym kompletnie nie znam, o czym panowie profesorowie rozprawiali, ale chodzi mi, wymiennie używali panowie słów doktryna wojenna i doktryna wojskowa, tak jak zrozumiałam, może przez pomyłkę. Wydaje mi się, że tym elementem doktryny wojennej, chociaż nie wojskowej, jest wojna ekonomiczna. I teraz tak, o czym mówię? Po utracie przywództwa, jakie miał Lech Kaczyński w środkowej Europie, ten proces zastraszania ciągle trwa, prawda? Na Litwie to były morzejki, spalenie tych elektrowni, tak ja to rozumiem jako kobieta, może niedobrze. Przestraszenie Finlandii, no ta trauma, w której my jesteśmy po Smoleńsku, bo to, co wykonał nasz rząd, to było coś strasznego. Do czego zmierzam? Czy jest jakaś szansa środków politycznych do przeciwstawienia się tej agresji? Bo ja mówię, po śmierci prezydenta Kaczyńskiego, żeby nie było tak, że każdy pojedynczo trzęsie z baranim ogonkiem. Finowie przestraszeni, my przestraszeni, Orban się jakoś broni, ale też jest tam otaczany. Czy panowie na ten temat mogliby coś powiedzieć? Czyli ja pytam o polityczne. No to oczywiście jest bardzo zasadne pytanie, bo nie możemy, chyba nie powinniśmy wyjść stąd tylko i wyłącznie z obrazem obezwładniającej w mniejszym, większym stopniu strategii Rosji bez pytania właśnie o możliwości przeciwstawienia się jej. Ja myślę, że to już wynikało zwłaszcza z głosu, tego pierwszego głosu Włodka, w którym mówił, że siła czy skuteczność tej strategii rosyjskiej opiera się przede wszystkim na słabości drugiej strony, mówiąc najogólniej w uproszczeniu, czy drugich stron, że tak powiem. I kiedy można zacząć odwracać tę
ustępliwość, ten appeasement, na którym Rosja buduje kolejne swoje sukcesy. Tak jak też dał Wodek przykład sukcesu w wojnie z Gruzją, względny sukces, prawda? No jednak zawdzięcza przyzwoleniu na ten sukces ze strony silnych państw Paktu Północnoatlantyckiego, o których z góry wiedziała, że nie zaryzykują nic w obronie Gruzji. Otóż myślę, że oczywiście my możemy zacząć od własnego podwórka, to znaczy od rozpoczęcia działań, od których w żadnym wypadku i w żadnej sytuacji nie jesteśmy jako państwo zwolnieni, czyli od wznowienia uczciwego dochodzenia okoliczności katastrofy smoleńskiej. Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja międzynarodowa, co się dzieje, to jest nasz obowiązek zacząć to. Jako suwerenne, formalnie suwerenne państwo, na pewno gdybyśmy starannie takie działania podjęli, ich oddźwięk mógłby zmienić niejedno w sytuacji międzynarodowej, zmusić, skłonić do działania nawet niechętnego naszych partnerów, w jakiejś formie przynajmniej. Natomiast niezależnie od tego, co my musimy zrobić po prostu, począwszy od zmiany władzy, to wydaje mi się, i bez zmiany władzy żaden ruch tutaj istotniejszy nie jest możliwy, bo jednak liczy się to, kto w imieniu państwa występuje. Takie ruchy oddolne mają, no nie mają oddźwięku międzynarodowego, chyba że są popierane z zewnątrz, a nas raczej nikt z zewnątrz nie poprze. Otóż wydaje mi się, że niezależnie od tego można liczyć na to, co zawsze się zdarza, czyli na nieprzewidywane wypadki. Ja sobie wyobrażam taki scenariusz, że oto Rosji nie udaje się kontrolować tak w 100%, i to jest na pewno czarny scenariusz, który bierze się pod uwagę na Kremlu. Bezpieczeństwa najbliższych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. No to im spędza sens powiek. No tam może dojść do dowolnej, powiedziałbym, sytuacji, którą mogą sprokurować siły też niebagatelne, no choćby przywołany tutaj islam. Ci zwolennicy dżihadu, którzy zainteresowali się walką w Czeczenii, no nie przepadli bez śladu. Prawda? Więc no, to jest oczywiście jeden z setek możliwych scenariuszy, które wymykają się spod kontroli prezydenta Putina. I po prostu pokazanie momentu, i moim zdaniem cała polityka Putina na tym się opiera, żeby nie pokazać w żadnym momencie słabości. Ale w którymś momencie on będzie musiał pokazać słabość, bezradność. Takimi momentami był oczywiście Kursk na skalę wewnętrzną. To bardzo duże straty poniósł tutaj. Potem już w tej skali nie pamiętam, bo może profesor Marciniak przypomni tego rodzaju słabość Putina zewnętrzną. Ale myślę, że są sytuacje, w których taka słabość może się pojawić, nawet wbrew największym usiłowaniom Putina. Wtedy trzeba to wykorzystać. Trzeba pójść za tym ciosem, który los przyniesie Putinowi. On do końca życia, no chyba że umrze jutro w łóżku, czego mu jednak nie życzę, to do końca życia nie będzie spał tak spokojnie i w poczuciu samych sukcesów odniesionych. Tak sądzę. Wiem, że to brzmi bardzo ogólnie, no ale z doświadczenia historycznego, jako ktoś, kto się historią trochę zajmuje, wiem, że ostatecznie zawsze tak jest. A panie profesorze, czy ktoś sięgnie po przywództwo w Europie Środkowej po tym, co spotkało naszego prezydenta? No pytam się, uczony. Ale tam poprzedni jest prorokiem. Nie, i nie usiłuje być. Natomiast najkrócej rzecz ujmując, takie wydarzenie, tragiczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Smoleńsku, badanie przyczyn, przebiegu takiego wydarzenia, no, powinno się odbywać w ramach jakiegoś reżimu prawnego. Tak? Czyli powinno być oparte na pewnych regułach. Generalnie takie reguły sobie można wyobrazić trzy. Jakieś uregulowane prawo międzynarodowe, które nie zostały zastosowane, zresztą chyba w ogóle nie mogły być. Umowy dwustronne, przynajmniej umowa z 1993 roku nie została zastosowana. Czy została zawarta jakaś inna umowa ad hoc, rząd
konsekwentnie odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie i przekazania jakichkolwiek informacji, bądź też prawo krajowe. Według mojego rozeznania, przynajmniej w Rosji, nie zostało zastosowane prawo krajowe. Według mojej znajomości, tylko jakaś pozaprawna procedura została użyta do badania przyczyn tej katastrofy i to jest, wydaje mi się, ten problem polityczny. Czy tę sytuację można zmienić? No, kilka lat po katastrofie to będzie bardzo trudne. Nie potrafię odpowiedzieć, ile było czasu na to, doba, dwie, trzy tydzień, nie mam takiej wiedzy, ale czas był krótki i został zmarnowany. I podejrzewam, że został zmarnowany na długo. Raczej jestem w tej kwestii pesymistą. Natomiast przechodząc do kwestii, którą pani poruszyła, mianowicie zależności energetycznej. No, raczej wiedza ekonomiczna informuje o tym, że to eksporter surowców jest zależny, a nie importer. Albo zależność jest dwustronna. W tej chwili ceny na nośniki energii spadają na skutek bardzo różnych przyczyn. W Polsce one się utrzymują na wysokim poziomie i Polska płaci najwyższą cenę w Europie za gaz rosyjski z dwóch bardzo prostych powodów. To są zapewne jakieś decyzje polityczne, czyli mamy, powiedzmy, generalnie, nie wnikając szczegółowo, przyczynę polityczną, ale jest przyczyna inna. Znaczy przez 20 lat nie zbudowaliśmy infrastruktury transportowej, ażeby sprowadzać gaz skądinąd. I oczywiście z punktu widzenia interesów rosyjskich utrzymanie Polski, na przykład i Ukrainy, czy innych krajów tej części Europy, w stanie zależności od importu rosyjskich nośników energii jest oczywiste i zrozumiałe. I trudno się dziwić, że Rosja do tego dąży, biorąc pod uwagę, że perspektywy eksportu tych surowców na Daleki Wschód są ograniczone, a eksport do Europy Zachodniej maleje. To jest chyba kalkulacja jasna i zrozumiała. Ale wydaje mi się, że sami sobie zaszkodziliśmy. I przy czym odnoszę wrażenie, że wszystkie rządy po kolei się do tego przyczyniły, czym? No nie robiąc niczego, tak, ażeby stworzyć odpowiednią infrastrukturę. No w tej chwili można byłoby, gaz jest dostępny na rynkach, tak, i tylko trzeba mieć, musi istnieć możliwość jego sprowadzenia do Polski, a nie mamy ani portu, w którym można by sprowadzać gaz skroplony, który jest w tej chwili chyba do kupienia na giełdach, po prostu w ilościach hurtowych. Jak również bardzo, bardzo niewielkie mamy możliwości importu tego gazu z innych kierunków. A kraj dbający o swoje interesy powinien zbudować sieć połączeń chyba ze wszystkimi sąsiadami, żeby w zależności od sytuacji mógł sprowadzać ten gaz, niezależnie od tego, gdzie on jest wydobywany, bo to jest zupełnie inna kwestia, w różnorodny sposób. Ale wydaje mi się, że to jest absolutnie problem wewnętrznej polityki Polski. I ten problem mogliśmy rozwiązać. I on jest, był, rozwiązanie było w ramach naszych możliwości ekonomicznych. Teresa? Czy ktoś z Państwa? Ja króciusieńkie dwa pytania. Jedno, jakie punkty na mapie należałoby obserwować w najbliższych latach, jeśli chodzi o zaparność potencjalną? On gdzieś Bałkany, kiedyś Europa Środkowa, szeroko pojęta. To coś, co jest najbliżej nas, czyli krótko mówiąc, opcja na Europę bardziej niż na Azję. Według panów, gdzie są te miejsca, które są newralgiczne, czy mogą okazać się najbardziej newralgiczne w najbliższym czasie, z punktu widzenia mocarstwowości i oczywiście polityki mocarstwowej Rosji zagranicznej. To pierwsze. A drugie, czy jakiekolwiek informacje na temat innych krajów, które mają oparte swoje wybory na rosyjskich serwerach. Czy może panowie mają takie dane w związku ze z kolei
wzmianką na temat ataku cybernetycznego na Estonię skutecznego i wszelkich tych szerokich form możliwego oddziaływania i manipulowania polityką wewnętrzną danych państw. Czy takie gdziekolwiek informacje znaleźć można i jak na przykład również przebiegają wybory w tych krajach? Dziękuję bardzo. Ja mam wiedzę. Ja się przyznam od razu, że niestety nie mam takiej wiedzy. Od razu spojrzałem na Włodka, licząc, że jego niezmierzona wiedza i tutaj sięga, ale zdaje się, że po prostu ze wstydem musimy przyznać, że nie potrafię. Znaczy ja na pewno nie potrafię odpowiedzieć na drugie pani pytanie, a jest ono bardzo ważne i po prostu trzeba to sprawdzić, dowiedzieć się czego. Natomiast co do pierwszego pytania, znacznie łatwiejszego, powiedziałbym, bo mamy swobodę wyboru i fantazji, to ja tylko wymienię dwa punkty. Jeden to jest wciąż jeszcze właśnie okolice przyszłej olimpiady, czyli to przed Kaukazie właściwie. Nie tylko Czeczenia i okolice, szerzej rozumiany region, tam się bardzo będzie kotłowało na pewno przez najbliższe dziesięciolecia jeszcze. I Republika Naddniestrzańska, to pogranicze Mołdawii. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ważny region, gdzie się krzyżuje bardzo wiele interesów. Punkt styku Unii Europejskiej z Rosją, Ukrainy z Rosją, które jednocześnie jest punktem no, bardzo ważnym dla Mołdawii i dla Rumunii. Myślę, że to są bardzo ważne kwestie. Natomiast dla Polski bezpośrednio oczywiście niezmiennie Kaliningrad. I to nie ze względu na ciągłe straszenie, używanie tej pały PR-owsko znowu, prawda, rakiet wycelowanych z Kaliningradu w Polsce. Z Kaliningradu to można z karabinu maszynowego strzelać do Polski, a nie z rakiet, prawda? Czy w każdym razie z działek jakiś krótkiego zasięgu. Natomiast sprawą fundamentalnie ważną jest to wciąganie Polski w dalszą formę jeszcze bardziej niebezpiecznego uzależnienia, tym razem od energii atomowej produkowanej tuż za naszą granicą. Wyobraźmy sobie, jak wzrośnie możliwość szantażowania Polski. Nie tylko samym uzależnieniem od jeszcze jednego sposobu, powiedziałbym, przekazywania energii Polsce zależnego od Rosji, tym razem energii atomowej, ale też, no, krótko mówiąc, Czarnobyl mamy za swoją granicą, który będzie raził nas, ale jest wyłącznie pod kontrolą naszych sąsiadów, prawda? Przyjaznych sąsiadów. No i tutaj miękkość reakcji wyrażanej przez nasz rząd w tej sprawie, zamiast przeciąć sprawę krótko, że nie jesteśmy i nie będziemy, bo jest to wbrew naszym interesom, nigdy zainteresowani tą elektrownią atomową, bo już lepiej mieć elektrownię atomową nawet na własnym terenie, pod własną kontrolą, niż pod obcą kontrolą, zarówno ekonomiczną, jak i polityczną, jak i ściśle pod względem warunków bezpieczeństwa. No a po drugie, jeśli będziemy mieli jeszcze energię atomową z Rosji, no to jeszcze po co nam łupki, po co nam ten gazoport w Świnoujściu i parę innych rzeczy, skoro mamy już zaopatrzenie w energię pod każdym względem od naszych przyjaciół. Więc myślę, że to jest sprawa kluczowa w stosunkach rosyjskich i szybkie jej przecięcie no, jest jakimś, przynajmniej mnie się wydaje, obowiązkiem polskiej polityki zagranicznej do wykonania, powiedziałbym, od ręki. No niewątpliwie tym ważnym regionem jest Kaukaz. Szacuje się, że mniej więcej rocznie w zamachach na Kaukazie Północnym ginie od 700 do 800 osób. Umyka naszej wiedzy ta sytuacja, bo to faktycznie tak jakby się toczyła jakaś ilość ofiar, taka jakby się toczyła jakaś regularna wojna, tak? O skali lokalnej. Wojna z Gruzją nie była przypadkowa i niekoniecznie chodziło o Gruzję, a na pewno nie tylko o Gruzję, ale o cały region Azji Mniejszej. I dla Rosji oczywiście to było ważne, a żeby móc, wojna z Gruzją była ważna, żeby móc odgrywać istotną rolę w rozstrzygnięciu, czy w rozstrzyganiu, czy uczestniczyć w rozstrzyganiu problemów związanych z Azją Mniejszą, Bliskim Wschodem, Iranem i tak dalej.
Nie mam wiedzy, jeśli chodzi o serwery. I to jest oczywiście sprawa ważna, ale nie najważniejsza. Wydaje mi się, że coś innego jest istotne. Organizatorem konferencji, tej słynnej, głośnej i skandalicznej konferencji prasowej Macu była firma Nicolo M. Technologii politycznej, konsultingu politycznego, taki terminologii używali. Właścicielem i szefem tej firmy jest Igor Mintusow, no, który potwierdził, że taką usługę na zamówienie Macu wykonali i w wywiadach dla prasy polskiej mówił, jakie pomysły od nich wychodziły, czyli jakie elementy tej konferencji zostały wymyślone przez tą firmę. Firma Nicolo M szkoliła, wydaje mi się, wszystkie polskie sztaby wyborcze w wyborach 97 roku parlamentarnych. I jeśli wejdziemy na oficjalną stronę internetową tej firmy, oni się chwalą, w jakich kampaniach wyborczych uczestniczyli. Nie są to kraje postsowieckie, postkomunistyczne, afrykańskie i Ameryki Łacińskiej. I to jest ważne. Oczywiście na jakich serwerach się liczy, to jest jasne, ale wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie powinni mieć w głowach dobrze ułożone. To wtedy będą wiedzieli, żeby na pewnych serwerach nie liczyć. Tak sądzę. Może jestem naiwnym racjonalistą. Zbliża się 20, więc chciałbym zamknąć tę dyskusję. Podziękować obu panom profesorom, powiedzieć coś takiego. Bardzo dawno w Leninie nie mieliśmy tak poważnej dyskusji na tak ważny temat, zarazem na temat, na który się tak mało w debacie publicznej mówi i na takim poziomie. Także mam nadzieję, że to nie zamykamy tego tematu w Leninie. I chciałem podziękować obu panom profesorom bardzo.